W peruwiańskich i boliwijskich Andach, na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza, występuje absolutnie niezwykła roślina, która oprócz zachwytu botaników i turystów, wzbudza też strach lokalnej ludności, gdyż mówi się, że potrafi pożreć owce lub nawet dziecko. Podczas swego około 100-letniego życia zakwita zaledwie jeden raz. Zapylana jest przez piękne ptaki. A wreszcie, co najważniejsze, jej kwiatostany są prawdopodobnie największymi na świecie. Zapraszam serdecznie do wysłuchania opowieści o południowoamerykańskim klejnocie świata roślin, nazywanym Królową Andów. Puja Raimondi, lub po polsku, bardzo podobnie, Puja Raimondiego. Występuje w wysokogórskiej strefie nazywanej Puna. Jest to rozległe piętro, które można bardzo luźno skojarzyć z piętrem alpejskim, znanym z europejskich gór. Rozciąga się pomiędzy wysokością 3000 do 4800 metrów nad poziomem morza. Klimat tego obszaru jest przeważnie suchy, odznaczający się dużymi dobowymi amplitudami, czyli wahaniami temperatur. Roślinność Puny stanowią głównie kępy traw, zarośla lub pojedyncze, odporne rośliny, takie jak właśnie okazy omawianej Pui Raimondiego. Nazwa odwołuje się do Antonio Raimondiego, włoskiego botanika, który badał ten gatunek w XIX wieku. Peruwiańczycy nazywają ją Titanka, zaś w języku Quechua roślina ta nazywa się Ilacuash. Puja Raimondi należy do rodziny bromeliowatych, która Europejczykom może być znana głównie za sprawą ananasów, które rozumiane nie jako owoce, a jako rodzaj botaniczny, również do tej rodziny należą. Również pochodzą z Ameryki Południowej, a przez większość cyklu życiowego nieco przypominają główną bohaterkę tego odcinka. Przed wydaniem kwiatostanu i owoców obie byliny przyjmują kulisty pokrój, przypominający rozetę stworzoną z podłużnych, szorstkich i kujących liści. Przez większość życia Puja Raimondi niemal nie zmienia swojego kształtu, powoli się rozrastając. U starszych roślin widoczny staje się bardzo krótki, ale masywny pień, lekko wynosząc rozetę nad ziemię. Zazwyczaj ten etap wzrostu trwa około 80 do nawet 140 lat, choć zdarzają się spore wahania w zależności od stanowiska i warunków. Soki roślinne wewnątrz liści są odporne na działanie mrozu, co jest niezbędne podczas zimnych andyjskich nocy. W ostatnich latach życia rośliny średnica rozety może przekraczać nawet 6 metrów. Po tym czasie królowa Andów wchodzi w najbardziej spektakularny i zarazem ostatni etap swojego życia. Zaczyna kwitnienie. Tworzenie kwiatostanu trwa około roku. Wypuszczany przez nią pęd, rozwijający się następnie w kwiatostan, osiąga nawet do 10, a według niektórych źródeł nawet do 12 metrów wysokości, co jak wspomniałem jest rekordem wśród żyjących obecnie roślin. Tutaj muszę wyjaśnić ewentualne wątpliwości, gdyż w odcinku o mimikrze wspomniałem o raflezji, której kwiaty są uznawane za największe na świecie. I rzeczywiście tak jest, jednak dotyczy to wielkości pojedynczego kwiatu. Zupełnie inną kwestią jest natomiast kwiatostan. Często potocznie kwiatostany określa się jako kwiaty, na przykład u lawendy, jednak z botanicznej perspektywy są to dwa zupełnie inne pojęcia. Samo kwitnienie królowej Andów trwa około 9 miesięcy. Kwiatostan Puji Raimondiego składa się aż z 20 tysięcy pojedynczych kwiatów, które wcale nie są małe. Każdy ma około 10 cm
szerokości. Okwiat jest zazwyczaj biały, niekiedy lekko zielonawy. Kwiaty produkują dużo nektaru, który przyciąga przede wszystkim różne gatunki kolibrów, ale również innych ptaków. Często przy jednym okazie krąży jednocześnie nawet kilkaset zapylających osobników. Jednym z najważniejszych zapylaczy jest koliber wielki, Patagonia gigas, największy z wszystkich światowych kolibrów, osiągający zawrotne, jak na tą rodzinę, 20 cm długości. Po zakończeniu kwitnienia roślina wydaje niewielkie owoce pełne drobnych nasion, rozsiewanych przez wiatr. Łączna liczba nasion na jeden kwiatostan wynosi około 10 milionów. Po zakończeniu tego procesu Puja Raimondi natychmiast obumiera. Gatunki o takiej biologii nazywa się roślinami monokarpicznymi lub inaczej hepaksantami. Do roślin takich należą też m.in. agawy czy wspomniane już ananasy. Jednak żaden inny światowy gatunek monokarpiczny nie żyje aż tak długo jak Puja Raimondi. Wśród ludności zamieszkującej Andy można niekiedy spotkać się z szokującym mitem, iż roślina ta zdolna jest do zjadania dużych zwierząt, takich jak wypasane owce czy lamy. Wbrew pozorom, wcale nie tak trudno było dojść andyjskim pasterzom do takiego wniosku, bowiem odpowiedzialne za wszystko są dość nietypowo ułożone kolce na długich liściach tego gatunku. Jeśli pechowa owca z niedostatku zieleni w okolicy postanowiłaby szukać pożywienia wewnątrz kulistej rośliny, łatwo mogłaby się o owe kolce zahaczyć, także nie mogłaby oderwać się z powrotem. Zachęcam, aby zobaczyć wyświetlane teraz na ekranie zdjęcie ułożenia kolców, co pozwoli Państwu sobie to wyobrazić. Zestresowane zwierzę, a być może również człowiek, wedle niektórych przekazów, byłoby skazane na nieuchronne, stopniowe zagłębianie się do wewnątrz kolczastej pułapki z każdym kolejnym nerwowym ruchem, bez możliwości odwrotu. Proces taki dla obserwatora z zewnątrz dość intuicyjnie mógł kojarzyć się z pożeraniem pechowej ofiary przez królową Andów. Tym bardziej, że niekiedy mógł prowadzić nawet do śmierci. Jak się jednak okazuje, nie tylko lokalna ludność zasugerowała się w podobny sposób. W świecie absolutnie naukowej biologii, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, powszechnie sądzono, że taki układ kolców jest wyrazem tzw. przedmięsożerności, a zatem adaptacji mającej na celu chwytanie w pułapkę ptaków i innych zwierząt, tak aby rozkładające się ofiary zasiliły następnie roślinę jako nawóz. Obecnie wciąż zdarza się, że tak się sądzi, jednak nauka odchodzi już od tej interpretacji, a kolczaste liście uznaje się już raczej za adaptację wyłącznie ochronną. Mimo tego niebezpieczeństwa, często zdarza się, że w kolczastych pujach ptaki zakładają gniazda. Od wieków andyjscy górale wykorzystują części tej rośliny jako elementy budowlane oraz przede wszystkim jako opał, którego w bezleśnej okolicy wysokich gór bardzo brakuje. Dodatkowo rośliny usuwa się, aby chronić wypasane zwierzęta przed zakleszczaniem się. Obecnie gatunek ten ma status zagrożonego według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, a jego liczebność w Peru, gdzie rośnie ponad 95% wszystkich światowych okazów, wynosi około 800 tysięcy sztuk i systematycznie spada. Może się wydawać, że jest to dużo, ale w rzeczywistości jak na liczebność okazów roślin jest to dość niewiele. Można zestawić to z faktem, iż w Peru mieszka aż 33 miliony osób, a zatem na jeden okaz Puja Raimondi
przypada aż 40 Peruwiańczyków. Stanowiska są często mocno oddzielone, a sama Puna, gdzie królowa Andów występuje endemicznie, jest podatna na przekształcenia gatunkowe na wskutek zmian klimatycznych. Omawiany gatunek rozmnaża się wolno, również przez fakt, iż nie posiada żadnej drogi rozmnażania wegetatywnego, a jedyną formą reprodukcji jest rozmnażanie generatywne, a więc mówiąc w pewnym uproszczeniu, za sprawą nasion. Bez możliwości ukorzeniania pędów, podziału kłączy czy odrostów korzeniowych. Poza swoim naturalnym habitatem, Puya raimondi może być uprawiana. Co ciekawe, szczególnie dobrze czuje się nad morzem. Między innymi na wskutek nasłonecznienia i silnych wiatrów. Rzadko jednak jest uprawiana na prywatnych posesjach, z dość oczywistych względów. Prawie nikt, kto zasadziłby tą roślinę, nie miałby szans doczekać za swojego życia jej efektownego kwitnienia. Mimo odporności na mróz, bardzo rzadko spotyka się ją w uprawie w naszym kraju. Jednym z miejsc, gdzie można podziwiać Puya raimondi, jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Choć zapewne nie jest to przeżycie porównywalne z zobaczeniem tego cudu natury w jego odległej andyjskiej ojczyźnie. Czego sobie i Państwu życzę. To już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Podcast botaniczny mogą Państwo wspierać za pośrednictwem portalu Buy Coffee. Bardzo dziękuję za każde, nawet najmniejsze wsparcie dla tego kanału. Pozdrawiam.